Tej błyskawicy zawsze towarzyszył potężny grad ciosów. Mowa o charakternym Angliku marokańskiego pochodzenia, przed którym drżało pół UFC. O piorunującej sile jego uderzenia przekonał się sam Tito Ortiz. Zawodnik MMA, gangster, prawdziwy zakapior. Gość, który spojrzał śmierci głęboko w oczy. Latami wspinał się po szczeblach przestępczej kariery, począwszy od ściągania haraczy, skończywszy na organizacji Skoku Stulecia. Bandzior, którego nikt nie chciałby spotkać w ciemnej uliczce. Lee Murray. Początek drogi Lee Murraya to historia jakich wiele. Londyn, zaklęte rewiry i trudne dzieciństwo. W podstawówce młody Anglik musiał bić się ze znacznie większymi od siebie, w domu zaś z ojcem alkoholikiem. W szkole średniej był już bandytą na pełen etat. Specjalizował się w ściąganiu długów poprzez łamanie palców. Bijatyki były dla niego codziennością. To było jak MMA, tylko że na ulicy. Nigdy nie widziałem, żeby Lee przegrał jakąś walkę. Pierwszy raz Lee Murray wszedł do oktagonu w 1999 roku. Miał wówczas 22 lata, średni parter i fenomenalną stójkę. To wystarczyło, by wygrać dwie pierwsze walki w kilkadziesiąt sekund. Stąd też przydomek Błyskawica, bo zawodnik potrafił rozprawić się z rywalami w okamgnieniu. Później półsportowiec, półgangster wyruszył za ocean, by trenować w USA. W Stanach Zjednoczonych sparował z najlepszymi. Wychwalali go wielcy mistrzowie, jednak coś poszło nie tak. Anglik przegrał finał czteroosobowego turnieju z bardziej doświadczonym Joe Darksonem i wrócił do Wielkiej Brytanii. Na wyspach lał wszystkich jak popadnie. Stał się gwiazdą. Był kimś, a dziennikarze mieli zakaz wypytywania go o życie prywatne. Swoją najsłynniejszą walkę Lee Murray stoczył przed dyskoteką. W 2002 roku czołówka UFC najpierw walczyła, a później bawiła się na afterparty w Londynie. Anglik wkręcił się na imprezę, wykorzystując stare znajomości. Gdy doszło do szamotaniny, stanął naprzeciw Tito Ortiza, absolutnego dominatora wagi półciężkiej. Legendy głoszą, że lżejszy Brytyjczyk wytarł chodnik amerykańskim czempionem, nie dając mu najmniejszych szans. Tito wyprowadził lewy sierpowy, ale nie trafił i Lee odpowiedział pięcioma ciosami. Tito upadł znokautowany na ziemię, a Lee kopał go jeszcze po twarzy. I think those stories were fabricated a lot to try to build Lee Murray up. A jeśli chcesz być na bieżąco i kręcą się sportowe typy spod ciemnej gwiazdy, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Nie zapomnij także o wciśnięciu dzwoneczka, który powiadomi cię o wszelkiego rodzaju nowościach. Dość tej autopromocji. Wróćmy do meritum. Dwa lata później oprych z Londynu mógł pojedynkować się z gwiazdami UFC już nie tylko na ulicy. W 2004 roku Lee znów wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tym razem by podpisać kontrakt z Ultimate Fighting Championship. Pewnie wygrał swoją pierwszą walkę, ale drugiej nigdy nie było. Cofnięto mu wizę po tym, jak zmasakrował kierowcę, który stuknął go na drodze. Swój ostatni zawodowy pojedynek Anglik stoczył z legendarnym Andersonem Silvą. Przegrał z Brazylijczykiem przez jednogłośną decyzję sędziów. Mimo niełatwej, aczkolwiek całkiem udanej kariery sportowej, Lee Murray cały czas siedział po uszy w kryminale. W 2005 roku ktoś dźgnął go nożem. Jeden z moich przyjaciół zaczął się z kimś bić. Próbowałem mu pomóc, bo atakowało go 6 albo 7 gości. Wtedy zostałem trafiony nożem, na początku w głowę. Myślałem, że to był zwykły cios, przetarłem krew i walczyłem dalej. Potem dostałem w klatkę piersiową i krew zaczęła ze mnie tryskać na metr do przodu. Błyskawica stracił multum krwi. Reanimowano go przez kilkanaście minut. Musiał przejść ratującą życie operację na otwartym sercu. Lee przeżył, ale z karierą sportowca musiał się pożegnać. Z
nudów zaczął więc przygotowywać największy skok w dziejach Wielkiej Brytanii. Masterplan wszedł w życie w lutym 2006 roku. Przebrany za policjanta, emerytowany fighter zatrzymał auto prowadzone przez dyrektora depozytu bankowego w Tonbridge. Nie był sam. Szajka miała nieoznakowany radiowóz, makijaże, mundury i odznaki z eBaya. Urzędnik został uprowadzony. Pod naporem gruźb zdecydował się otworzyć skarbiec. Strażnicy nie reagowali. Z sejfów zniknęły ponad 53 miliony funtów. Złodzieje wsiedli w pełną forsy furgonetkę i odjechali. Tydzień później większość kilkuosobowej bandy była już w areszcie. Napad poszedł świetnie, bez najmniejszych komplikacji, w przeciwieństwie do zacierania śladów. Koledzy Mareya szybko wpadli i naprowadzili policję na Ferrari, które Lee rozbił kilka dni wcześniej. Z auta pobrano odciski palców oraz próbkę DNA. Wewnątrz był także telefon, którym błyskawica nagrywał rozmowy dotyczące rabunku. Zrobiło się, lekko mówiąc, nieciekawie, więc Anglik postanowił czmychnąć do kraju swojego ojca. Poszukiwany mógł odetchnąć z ulgą, bo władze Maroka nie wyraziły zgody na ekstradycję. Lee kupił sobie willę i niedługo później także wpadł za posiadanie narkotyków. A po latach skazano go na 25 lat za wspomniany napad. Lee Murray jest w więzieniu w Tiflacie od lat 11. Próbował już głodzić się i przepiłować kratę, a szef UFC, Dana White, nazwał go najgorszym skurczybykiem w historii federacji. Jeśli chodzi o samą kasę, odnaleziono tylko 20 ze skradzionych 53 milionów funtów. Gdzie jest reszta? Nie wiadomo. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało oraz czyje historie chcielibyście poznać w bliższej lub dalszej przyszłości. Do usłyszenia. Cześć!